witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku serii Minecraft Zachcianki, gdyż zamiast tego będą częściej pojawiać się odcinki ciekawostek. Żartowałem oczywiście, ale w serii zajdzie trochę zmian. Postanowiłem zmienić muzykę w tle na tę, co ją właśnie teraz słyszycie. Dodatkowo, mimo moich licznych apelów odnośnie m.in. pisania kilku pomysłów w jednym komentarzu, nadal takie się pojawiają. Postanowiłem stworzyć regulamin wraz ze wskazówkami, co pisać i jak, aby się dostać do odcinka. Regulamin macie na ekranie. Jeśli masz problemy z przeczytaniem regulaminu na ekranie, zapraszam do opisu, gdzie możecie sobie na spokojnie go przeczytać. Oraz w opisie pod każdym filmem, abyście mogli sobie go w spokoju przeczytać. I jeszcze jedna rzecz. Nie bądźcie tacy jak ten człowiek. Jeśli tacy jesteście, to czym prędzej odsubskrybujcie ten kanał, bo takich widzów to ja nie chcę. Pomysłów mam kilkadziesiąt w folderze. Możliwe, że twój pomysł w nim jest i tylko czeka na pokazanie w odcinku. Również folder jest cały czas uzupełniany na bieżąco, więc twój pomysł może tam długo czekać, ale w końcu po kilku tygodniach pewnie go wrzucę do odcinka. Dobrze, tyle słowem wstępu. W poprzednim odcinku dobiliście ponad 600 łapek w górę, a zgodnie z umową każdy z łapek to jeden pomysł. Dziś będzie 6 pomysłów. Zapraszam was na odcinek. Zacznijmy od Reku i jego uzupełnienia pomysłu pana Volta z kilku odcinków wstecz. Tam pojawił się pomysł na dodanie do gry żelaznych drabinek, lecz wtedy nie było pomysłu na zastosowanie dla tego. Oprócz designu, Reku wpadł na pomysł, że takie drabinki moglibyśmy stawiać gdzie chcemy bez potrzeby bloku, na którym taka drabinka musiałaby zawisieć. Takie coś mogłoby się przydać w grze. Roxana chciałaby, aby dodać przysmak zwierząt. Tekstura tego przedmiotu miałaby być mieszaniną marchwi, ziarna, pszenicy, ryby i kości. A on sam w sobie byłby efektywniejszym rozmnażatorem zwierząt, jakkolwiek to brzmi. Czyli tak standardowo, mamy po rozmnożeniu dwóch osobników i jedno małe, tak po użyciu do rozmnażania tego przysmaku liczba rozmnożonych mobów wynosiłaby 2 lub rzadziej 3. Bardzo fajny pomysł. Pomysł Andy Play polega na dodaniu biomu z drzewami oliwnymi, których kora drzewa miałaby barwę lekko szarą, a z liści czasem miałyby dropić oliwki. A z tych wytworzyć mielibyśmy oliwę z oliwek służącą do przepalania w piecu. Myślę, że to byłaby fajna alternatywa dla lawy, węgla, drewna czy też blaze rodu. A zastanawialiście się, czemu w grze nie możemy przepalać za pomocą papieru? Aż dziwne, że tego nie ma. Janek Fortepianek zaproponował możliwość leczenia wrogich mobów przez wiedźmę. Z pewnością utrudniłoby to grę. Nie po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, Mr. OMG82 i jego sugestia na możliwość znalezienia mikstury szczęścia w leśnych posiadłościach. A na koniec Maciej Kowalski i propozycja dodania nowego enchantu nazywającego się Lekkie Ostrze wraz z 3 poziomami tegoż zaklęcia. Dzięki niemu moglibyśmy bić szybciej mieczem w zależności od poziomu enchantu, a jego pozyskanie byłoby możliwe w stole do enchantu. Myślę, że takie zaklęcie spokojnie mogłoby być jak mending, czyli możliwe do pozyskania tylko w skrzyniach i u villagera. Choć sam pomysł spowodował we mnie odczuwalną potrzebę na takie zaklęcie w grze. Tak więc na dziś to byłoby na tyle. Dzięki za to, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Minecraft Zachcianki. Trzymajcie się, do usłyszenia, siemanko i cześć!